W tym filmie opowiem, co to jest test drugiej pochodnej, czyli jak sprawdzać, czy w danym punkcie krytycznym jest minimum czy maksimum, patrząc na znak drugiej pochodnej. No ale zanim to sobie zobaczymy, to zacznę od takiego wstępu intuicyjnego. Powiedzmy, że mamy wykres jakiejś funkcji. Tutaj będzie moja oś Y, tutaj będzie oś X. I powiedzmy, że wykres mojej funkcji wygląda jakoś tak. Wykres mojej funkcji wygląda jakoś tak. No i ewidentnie funkcja ma tutaj w jakimś punkcie, w jakimś punkcie ma maksimum. Powiedzmy, że to jest ten punkt, w którym moja funkcja ma maksimum. To jest punkt C. Zauważmy, że w tym punkcie nachylenie stycznej. Do wykresu jest równe 0. Czyli wartość pochodnej, która mówię, jak jest nachylenie tej stycznej, może poprawię trochę, jest równa 0. Pochodna jest równa 0 w tym punkcie, no bo nachylenie stycznej jest równe 0. No Ale zauważmy, że ten wykres jest tutaj wklęsły. Jest wklęsły, co oznacza, że nachylenie stycznej do wykresu cały czas tutaj cały czas tutaj maleje. Najpierw jest, na chylenie stycznej jest dodatnie, potem jest mniej dodatnie, potem staje się równe 0, a następnie na prawo od punktu C staje się ujemne, jeszcze bardziej ujemne, czyli widzimy, że na chylenie stycznej cały czas maleje, no, i, a tam, gdzie na stycznej cały czas maleje, no to funkcja jest wklęsła. Czyli podsumujmy, co powiedziałem. Powiedziałem, że pierwsza pochodna jest równa 0, czyli f' w tym punkcie C jest równe 0, no i to odpowiada temu, że tutaj ta styczna jest pozioma w tym punkcie. No, a po drugie widzimy, że funkcja jest wklęsła. Funkcja jest wklęsła, to oznacza, że druga pochodna jest ujemna. Czyli tutaj druga pochodna w tym punkcie C jest ujemna. No, skoro w samym punkcie C jest ujemna, to znaczy w jakimś jego otoczeniu również jest ujemna. No i rzeczywiście to się zgadza, bo funkcja tutaj jest wklęsła. No właśnie, no ale możemy na to popatrzeć z, dru z drugiej strony. Jeżeli mamy jakiś taki punkt, w którym Pierwsza pochodna jest równa 0, a druga pochodna jest ujemna, to znaczy, że w otoczeniu tego punktu funkcja jest wklęsła. Czyli w tym punkcie musi być maksimum. No i na odwrót, jeżeli wykres mojej funkcji będzie wyglądał jakoś, jakoś tak, powiedzmy. No to tutaj w tym punkcie mamy minimum. No i tutaj nachylenie stycznej. Oczywiście znowu jest równe 0. Czyli tutaj pierwsza pochodna jest znowu równa 0 w tym punkcie c. Natomiast funkcja tym razem jest wypukła, no bo widzimy, że tutaj na stycznej cały czas rośnie. Tutaj jest ujemne, tutaj jest mniej ujemne, tutaj staje się równe 0, a tutaj potem staje się dodatnie, coraz bardziej dodatnie. Czyli to tutaj cały czas rośnie, czyli druga pochodna, Tutaj jest w tym punkcie dodatnia. Czyli w otoczeniu tego punktu funkcja jest wypukła. No i oczywiście to rozumowanie idzie w drugą stronę. Jeżeli mam taki punkt krytyczny, w którym pierwsza pochodna się zeruje oraz druga pochodna jest większa od zera, to znaczy, że w tym punkcie musi być minimum. Ja oczywiście nie udowodniłem tutaj niczego matematycznie ściśle. Ja tylko pokazuję, jaka intuicja za tym stoi, że. Możemy sobie właśnie to wyobrazić, że to tak, tak musi być. No ale oczywiście można przeprowadzić matematyczny dowód formalny tego, co tu powiedziałem, ale ja tego nie robiłem. Czyli tutaj wypisałem wcześniej te warunki, jakie muszą być spełnione. Czyli po pierwsze, pochodna w tym punkcie musi być równa 0, no żeby to był w ogóle punkt krytyczny, żeby tam w ogóle mogło być maksimum lub minimum. Po drugie, ta funkcja musi być w tym punkcie dwa razy różniczkowalna, czyli druga pochodna musi istnieć, no a żeby istniała druga pochodna, no to pierwsza musi istnieć w otoczeniu tego punktu. No i potem są trzy przypadki. Pierwszy przypadek to jest ten górny tutaj, to jest ten górny, kiedy druga pochodna jest ujemna, no to wtedy mamy maksimum. Drugi przypadek to jest taki, kiedy druga pochodna jest równa zero, no to wtedy nie wiadomo. Może być minimum, może być maksimum, a może w ogóle nie być ani minimum, ani maksimum. Tylko na przykład może być punkt przegięcia. Nie wiadomo co tutaj się może zdarzyć. Jeżeli druga pochodna jest na 0, no to to kryterium nam nie rozstrzyga. No a trzeci przypadek jest taki, że druga pochodna jest dodatnia. No i wtedy mamy ten dolny przypadek tutaj. Czyli funkcja jest wypukła, więc mamy lokalne minimum. No to przećwiczmy sobie teraz na przykładzie to. Powiedzmy, że mam Daną, mam daną jakąś funkcję i wiem, że wartość tej funkcji, powiedzmy funkcję h dla x równego 8 jest równe 5. Wiemy też, że pochodna w tym punkcie x równa 8 jest równa 0, no i wiemy też, że druga pochodna w tym punkcie jest równa minus 4. No i teraz naszym zadaniem jest rozstrzygnięcie, czy w tym punkcie o współrzędnych 8, 5 funkcja ma. Minimum czy maksimum? Czy jesteśmy w stanie na, po, na podstawie tych informacji dostarczonych to rozstrzygnąć? No zachęcam Cię, wciśnij pauzę i spróbuj samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, no to popatrzmy, co tutaj mamy. No Jest to niewątpliwie punkt krytyczny, bo pochodna w tym punkcie dla x równego 8 jest równa 0. Oczywiście to, że tutaj druga współrzędna tego punktu jest 5, no to wiemy stąd, że wartość funkcji jest 5. No ale. To, że tu jest punkt krytyczny, to jeszcze nie wiemy, czy jest minimum, czy maksimum. O tym rozstrzygnie właśnie tutaj znak drugiej pochodnej. No i widzimy, że tutaj druga pochodna jest ujemna. Czyli wpadamy w ten przypadek, dlatego napisałem na pomarańczowo. Druga pochodna jest ujemna, czyli mamy tutaj maksimum lokalne. Czyli ten punkt to jest maksimum lokalne tej funkcji. No i byliśmy w stanie to określić. Patrząc tylko na, na to, że to jest punkt krytyczny, i na to, jaka jest wartość drugiej pochodnej w tym punkcie. Czyli to jest maksimum, maksimum lokalne.